Wyjeżdżamy autem na próbę, robimy 100 km i silnik staje dęba. Trup to wylata jakiś. Wypadanie zapony na cylindrze czwartym. Powiedziałbym, że to będzie praca na maks jeden dzień. No, ile? Miesiąc? Na pewno walki, jak nie więcej. Dobrze, ale co było uszkodzone? No, tu wiązka była. I za kabel? No, za kabel 5 tysięcy złotych? Dziś moimi gośćmi będą znani zarówno z TVN Turbo, jak i z YouTube'a. Chłopaki z autoserwisu EKG, czyli Krzysiek Garczyński i Kuba Radziszewski. Komu nie warto naprawiać aut i jak traci się prawo jazdy? Odpowiedź na te i inne pytania już za chwilę. Zapraszam na kurs. Taryfikator masz jakiś tam włączony? Ja. Się pod Poznaniem, to jest chyba tam piąta strefa już. No, że czwarta, no. Jakieś 23 zł za kilometr. No. Tak, no. Będzie was kosztował. Nie ma problemu, stać nas. Tak myślę przynajmniej, mam taką nadzieję. No coś damy radę, ale przed świętami to wiesz. Jeszcze wypłaty jutro trzeba zrobić. Lepiej, gdzie jedziemy, bo to jest dla mnie najbardziej interesujące. To ja się pytam, gdzie jedziemy? No to w prawo pojedziemy, prawo. Chyba mi się wydaje, że tak. Na dwupasmówce dokładnie. Będzie najciekawiej. Tak, najłatwiej będzie ci jechać. Zobaczymy, jak szybko się rozpędzasz, maksymalną prędkość. Wiecie, to jeszcze 200 koni, nie? Ponad nawet. Nie, no to 200? Oh my god! Normalnie żeby nam głównie pourywało, jak ci sięga z podłogę. Bo nie wiem, 200 koni mogłoby nas delikatnie zabić. No. A masz spadochron hamujący, czy nie? Ale ogólnie z zewnątrz fajne auto, nie? No pewnie, że tak. Rzuca się w oczy. No rzucać się na pewno rzuca w oczy, no. Nie wiem, poprzedni plus był tak ohydnie brzydki, nie? Jedziemy plusem, tak? Tak. Okej, nie, no to ten jest śliczny. No ten jest śliczny, nie, to w ogóle... Czeku. I jeszcze teraz, to ja nie wiem, tak jak Priusów nie było widać w Polsce, tak teraz, nie wiem, Ukraina je przywiozła w plecakach, czy co, no jest tego mnóstwo, jeszcze co drugi... Japonii przyjechał. No, i co drugi jeszcze ma ten, zderzak na taśmę klejącą zamontowany. Pierwsze pytanie, panowie. Ostatnio taki naprawdę ciężki przypadek, jaki trafił wam się na serwisie. Taki ostatnio taki, że już wam ręce opadały i już nic z tym nie dawało rady zrobić. Ole, pytanie zadał. No, takie przypadki się często jakieś tam dzieją. No to jest tak raz na kwartał mamy taki. Powiem ci, że chyba najtrudniejszymi autami, jakie się zdarzają, to są samochody, które przyjeżdżają na jakąś w sumie niedużą robotę, czyli na przykład wymianę rozrządu, druga miska olejowa, tak? Uszczelnienie w BMW. Wyjeżdżamy autem na próbę, robimy 100 km i silnik staje dęba. I od tego momentu zaczynają się problemy. Lawina, która się nie chce skończyć. Ale to też w jakiś sposób nas uczy przyszłościowych zachowań na zasadzie jednak rozcinania za każdym razem filtra oleju już teraz. Nie dajemy się jakby... ograniczamy to ryzyko, tak? Bo nie wiemy, co klient wcześniej robił z tym autem, gdzie serwisował, jak serwisował. Szczególnie, że to auto miało ponad 1000 km i obligatoryjnie powinno być to dokładnie. Zrobione. I jeszcze do tego model bardzo wadliwy, nie? Tak, który właśnie się dzieje to, co się dzieje. No i od tego momentu taki samochód remontujesz na własną kieszeń, no bo ciężko jest tu klienta gdzieś tam obwiniać o to, co się stało. No i tak naprawdę nikt się nie czuje winny. No, nikt się nie czuje winny. Winy teoretycznie nie znaleźliśmy. Przyczyny, która była... stricte jakby powodem tego, co się stało. Przynajmniej no, nasz błąd tutaj nie wchodzi za bardzo w grę, bo nie były ruszane elementy, które mogłyby na to wpłynąć. No jednak stała się sytuacja po naszej pracy, na naszej próbie. Więc podjęliśmy się, naprawiliśmy to auto i tak od tego momentu cały czas wynikają jakieś tam problemy gdzieś poboczne, tak? Co to było za auto? Była BMW 550, M550D. Można dokładnie. Było się spodziewać. No właśnie. Trup to wylata jakiś. Poprzedni klient, który nie zapłacił za kurs. To chyba już tylko jego spokojnie. Głowa lata, tak? Ja bo mam... wiesz co, ciężko, żeby tak w lewo jedź, nie? Cej, a jeśli chcesz taki przypadki, są na przykład, widzisz też prostszych samochodów, że przyjechał, ja przyjąłem kiedyś całkiem niedawno w sumie Passata CC18 benzynę, no bo... przyjechał na prostą sprawę w sumie. Przyjąłem go po koleżeńsku, bo my takich samochodów nie naprawiamy, ale że to był tam jakiś stały klient, który mnie prosił, błagał kolega, który chciał po prostu bardzo, żebyśmy zrobili mu to auto, no to w końcu się podjąłem i był na prostą sprawę. Teoretycznie wypadanie zapony na cylindrze czwartym. Powiedziałbym, że to będzie praca na maks jeden dzień.
no ile, miesiąc, na pewno walki, jak nie więcej w tym wszystkim. I w międzyczasie okazało się, że wóz był już rzeźbiony przez wiele, wiele osób. Okay. Były poukręcane gwinty, śruby, mnóstwo rzeczy było już tam niedopracowanych. Ja to wszystko zacząłem usuwać i jak już samochód mi zaczął praktycznie pracować, już było praktycznie dobrze i wyjechałem na ostatnią próbę, żeby go rozgrzać przed ostatecznymi tam oględzinami, to odkręciło się koło pasowe, rozpadł się rozrząd i zabił się motor. No, no i okazało się, że wiesz, odkręciło się koło pasowe, no tylko i wyłącznie z powodu tego, że ktoś wcześniej go nie dokręcił. I wiesz, jakby z głupiego wypadania zapłonu zrobił się mega koszty, tak, problem, tłumaczenie, wiesz, ciężko niektóre rzeczy, na szczęście to był jakby kumata osoba i on to rozumiał, co ja do niego mówię z technicznego punktu widzenia, natomiast no jest tak, że wiesz, że no jest to zawsze jakiś tam problem, nie? I to są takie tematy, że przyjmujesz coś z... Chcesz dobrze dla kogoś, tak? Najczęściej w ogóle auta znajomych nie uważasz, że robią najwięcej problemów. To mówimy zawsze ci ludzie, z których najbardziej lubimy, że tak powiem, nawet już tak. Chodzimy na jakąś prywatną, że tak powiem, stopę w miarę, albo i dawno jesteśmy na prywatnej stopie, z nimi są największe problemy. Tak. Nie naprawia się i nie kupuje się aut od znajomych. Nie, no po prostu nie, dokładnie, a w ogóle już rodzinie robić samochody, to jest w ogóle cieku, to... Ja nie wiem, no jakby wiadomo, że robisz to za darmo, w gratisie, ale z tego wychodzą takie problemy zawsze. Ja powiem inaczej, jeśli chodzi o samochody. Jeżeli coś się w ogóle zepsuje samo, czyli jedziesz samochodem, coś się urywa, uszkadza się jakiś element elektroniki czy mechaniki, generalnie z diagnostyką i z naprawą nie ma problemów. To jest w miarę proste sprawy. Jeżeli natomiast ktoś coś robił, już ingerował, jakiś remont, a gorzej jeszcze trzy warsztaty po drodze, to no. Wiesz, jak byli nasi, to już jest, wiesz... Ludzie popełniają sobie takie błędy, że potrafią, wiesz, założyć nie ten wałek rozrządu. Okay. Ty później siedzisz, dlaczego on nie pracuje, nie jesteś w stanie tego gołym okiem w żaden sposób zobaczyć, rozbierasz ten motor i dopiero, wiesz, oględziny element po elemencie, numer po numerze, nagle się okazuje, że słuchaj, jest inny wałek, ma lekko inne krzywki i wiesz, nie? Tak. Jest walka z wiatrakami, bo ktoś miał na półce... Z dwóch, z trzech... No, dokładnie. I blok silnika, proszę pana, pasował, ale tu jednego ślizgu nie było na rozrządzie, ale my go domontowaliśmy, no i jakby wóz nie chodzi. I teraz wiesz, szukasz. Tragedia. To jest tragedia. Jak będzie człowiek coś wprowadzi jakąś zmianę, tragedia. Generalnie staramy się już nie przyjmować aut na diagnozy, tym bardziej takie, które już odwiedziły ileś warsztatów, tak? Ze względu na właśnie to, że to jest raz, że nieopłacalna już praca dla nas, ze względu na to, że grzebiemy tak naprawdę w bagnie, nie? No, w bagnie, które już narobili inni ludzie i oni utrudnili znalezienie tego jednego punktu. A teraz wyobraź sobie jeszcze jedną rzecz. Jeżeli szukamy jakiejś usterki i szukamy jej 2, 3, 5, 10 dni, a okazuje się, że to jest, nie wiem, pęknięta wiązka, tak? I teraz te roboczo godziny, jeżeli weźmiesz te wszystkie dni, podsumujesz i powiesz panu, że do zapłaty dajmy na to, nie wiem, 4, 5 tysięcy złotych, a pan powie, dobrze, ale co było uszkodzone? No tu wiązka była. I za kabel? No, za kabel no, 5 tak, tysięcy dokładnie. Złotych? To jest ten problem. Ale ja już wydałem w tamtym warsztacie 1,5, w tym 3, w tamtym 2 i ten, no ale co my za to możemy, ja tak? Prowadzimy warsztat już na 11 lat razem i z doświadczenia mogę powiedzieć, że diagnostyka i elektronika jest najmniej opłacalna, bo ludzie za to nie chcą płacić. Okay. Jeżeli mechanik powie, że wyciągnął silnik, rozebrał i złożył, to jest fizyczna praca, którą klient gdzieś tam widzi, wie ile to trwało i za to zapłaci. Natomiast i są jak części właśnie... na przykład, no, nie? Dokładnie. Ale klient w elektronice na przykład nie bierze pod uwagę, że kupujemy sprzęt diagnostyczny za dziesiątki tysięcy złotych, jak nie setki enter. Nawet i że na przykład musimy wykupować nowe aktualizacje, żeby tak. to zrobić, a do tego... Wiedzę musisz mieć, właśnie, a do tego piekielna wiedza osoby obsługującej to, bo to nie jest, że wiesz, że to jest robot kuchenny, że wybierasz sobie zupę pomidorową i naciskasz, tylko musisz wiedzieć, jakie kombinacje tam użyć, tak? Tak? I w diagnostyce ta sama akcja, zawsze na końcu okazuje się, że to była bzdura. Przecież to był tylko zaworek, tylko wtyczka, tylko kabelek, tylko zły wałek rozrządu, tak? Tylko to tylko znajdź i jakby za te godziny ludzie nie chcą za bardzo płacić. Jakby to nigdy nie jest tak, że tak jak auta po powodzi, jak kiedyś robiliśmy, nie? No to można to zrobić jest nieopłacalna praca. Ale to nigdy nie było zapłacone tak, żeby... A druga sprawa jest taka, że my lubimy jednak być transparentni w stosunku do klienta na zasadzie cen i informować klienta o tym. A w przypadkach takiej rzeźby to jest tak, wie pan co, to powinno się zamknąć 500. Za chwilę dzwonisz, niestety 1000. I teraz, wiesz, ja już nawet dzwoniąc, wiedząc, że mówię całkowitą prawdę, klient może odbierać nas jak wyłudzaczy, po prostu, tak, zwykłych. Ale, a to jest tak, że czym bardziej głębiej idziemy w las, tym się pojawiają nowe rzeczy, które są uszkodzone. No, także tak to jest.
Okej, okay, to tytułem wstępu wytłumaczyliście, dlaczego jesteście po prostu drodzy. Nie jesteśmy drodzy, jesteśmy adekwatni w stosunku do swoich umiejętności i tego, co dajemy klientowi, bo drogi... Teraz pytanie, co to jest drogi, tak? No bo wiesz, chleb i chleb nie musi być taki sam, tak? Wykonanie chleba takiego czy takiego. Tak samo usługa, wiesz, no my jesteśmy transparentni, mamy możliwość wpisywania w elektroniczne książki serwisowe, czyli obsługujemy auta na gwarancji również, Audi, Mercedesa, BMW i tak dalej. Druga sprawa, mamy w stosunku do normalnych warsztatów, mówimy nie o ASO, jako praktycznie chyba... nie wiem, promil CRM-a, łącznie z historią pojazdów, łącznie z listą przeglądową i tak dalej. Do nas klient wjeżdżając na przegląd serwisowy, wymieniany oleju, filtrów i tym podobnych, jest od razu sprawdzany z kilkudziesięciu punktów i to jest prawdziwy przegląd, a nie przeglądem nazywany wymiana tylko wymiana filtrów. I ten. U nas jest, wiesz, jest kompleksowo to. Klient jest informowany, są po prostu autoryzacje, jeżeli rozszerzamy zlecenie i tak dalej. Dostaje zdjęcia często, tak, tego, co znajdujemy. Ja sądzę, że jakość obsługi jest nawet lepsza, aniżeli w ASO u nas. To jest to nawet 99,9% pewny, dlatego że traktujemy bardzo personalnie każdego klienta, tak? Na zasadzie tego, że bierzemy pod uwagę, iż to ma zostać jako z nas stały klient i ja jakby uczę osoby obsługujące u nas w firmie tego, że jesteśmy tak zwanym konsjerżem dla, jednak dla klienta, czyli on może liczyć na nas, czy będzie pytał, jakie łańcuchy założyć, jakie, nie wiem, zimówki zamówić, nie. Czy też jakie auto dla córki opiekujemy kupić. Się opiekujemy się klientami, oni mogą liczyć zawsze na nas, o tyle, co oczywiście jesteśmy... Nie tylko w motoryzacyjnych przypadkach często. No nie tylko w motoryzacyjnych, no, tak. Zgadza się. I teraz sprawa wygląda następująco, że... O, SQ7, no, ile pieniędzy. No. Sprawa wygląda tak, że dajemy dużo, dużo więcej i teraz pytanie, czy ta cena jest akurat wyższa, aniżeli innych, nie? Pamiętacie swoje pierwsze auto? Pewnie pamiętacie. Jasne, że pamiętam. Co to było? Pierwszy ty czy ja? Mów. Dobra, moim pierwszym samochodem był Fiat 125, więc duży Fiat, tak? I dla mnie to był mistrzowski samochód, choć moim marzeniem jako pierwszym auto była beczka, Mercedes beczka. Jakoś się zakochałem w tym wozie od samego początku. I notabene jako drugi samochód to był właśnie ten Mercedes, dwulitrowy diesel. Który to był? O kurczę, czekaj, to było, no miałem 18 lat, tak? 92, 93, coś takiego. Nie, 2002. 2002, no właśnie, 2003, trochę żeśmy ten poszli, no. 20 lat temu. Tak, dokładnie, no i... No ten Fiat się sprawdzał u mnie przez praktycznie 2 lata. Nigdy się nie zepsuł tak naprawdę, nic się z nim nie stało. Do momentu tak naprawdę jeździł, aż wsiadło na niego 14 osób. Na dach, maskę przednią, tylnią, do bagażnika, wszędzie generalnie wsiedli, że układ wydechowy cały czas po ziemi szurał, bo zrobili sobie generalnie jakby balety na moim samochodzie. No i tak to jego żywotność... Twoi znajomi, tak? Tak, to byli mój brat, jego znajomi, dach się tak wgniótł, że oparł się o zagłówki w środku, także jakby to była bardzo fajna impreza, to było za moim przyzwoleniem, fajnie się działo. No i tak gdzieś tam ten Fiat po prostu poszedł na bok, no i później była beczka. I beczkę wspominam jako najlepszy samochód, jaki naprawdę miałem, no na tamte czasy to był w ogóle dla mnie sztos. Słuchajcie, dwulitrowy diesel 54 koni. No. Tramwaje mnie robiły na starcie bez żadnego problemu, ale jak słuchajcie... Jak na Sunrise jechaliśmy, to była wyprawa taka, że czułem, że jakbyśmy do Włoch jechali. Maksymalnie 124 na godzinie szedł, ale można było go rozpędzić do 100 na czwórce, włożyć dwójkę, puścić sprzęgło. On blokował laki i szedł szybko takimi driftami, że można było na głowę dostać. I jakby sam silnik, który mi się zagotował do tego stopnia, że stanął dęba po prostu, bo ja nie widziałem, że nie ma płynu. I ja zalałem do niego 5 litrów wody, uszczelniłem i on jeszcze 2 lata jeździł. Słuchajcie, wyobraźcie sobie dzisiaj samochód, który stanął dęba, tak spuchł motor, tak? Zalewasz go wodą i on jeździ dalej. I nic mu nie jest, nic nie bierze oleju, nic mu się nie stało. Ja do dzisiaj pamiętam, jak sprzedawałeś tą beczkę, nie? Tak. I przed chatą rodziców, jak to żywicą i włóknem... Progi robiłem, żeby w ogóle były. Progi, tak. Że w ogóle były, bo tak. Ich nie było. I barankiem było wymsikane, wyglądał jak mówka, nie? Tak, on był zielonym, brzydkim, obrzydliwym wnętrzu. I kiedyś u sąsiada... I srebrna była, nie? Tak, bo później go przemalowałem ją na srebrno. Ta. I u sąsiada znalazłem
znalazłem taki samochód z całym czarnym środkiem. Łącznie z sufitem, ze wszystkim. Wymontowałem całe wnętrze z tamtego auta, ze swojego i przełożyłem cały czarny środek. Ja pamiętam, że to była klasa. Mistrzowski wóz był. Także naprawdę polecam, bo to było moje marzenie wtedy, nie? Mieć ten samochód. Miał olbrzymi szyber dach. Zajebisty. Fajnie, to takie marzenie spełniło, ale... No mega. Drodzy widzowie, pamiętajcie, jak będziecie od Krzyśka kupować auto, no to sprawdźcie progi przede wszystkim. Nie, no dzisiaj są inne czasy, żeby była jasność. Inne czasy, no. Inne czasy, no. Ty miałeś i Fiata, i Mercedesa, a Kuba? Od tego ja od małego Fiata znowu, 126P. Tak, ja zawsze, że tak powiem... Krzyku jest wyższy, to się nie mieści do małego Fiata. No, ale ja nie lubię małych aut. Do dzisiaj nie lubię małych aut. No, ale pamiętam, że fajnie, no, to były czasy, kiedy nic innego nie było. Golf 2, 3 były totalnie poza naszym zasięgiem. Ople Kadety GSI, czy coś. Z tymi wyświetlaczami, nie? LCD, no! I tak dalej, to tylko 150-kątne miałem. No, to szło. A z racji, że od samego początku jakby mojego życia z motoryzacją, to był tuning, tak na dobrą sprawę. Okay. I w sumie współpraca z Krzychem, a bratem Andrzejem, do tego jeszcze organizacja zlotów tuningowych jeszcze przed stadionem na Bułgarskiej, gdzie udawało mi się nawet kilkaset, nawet przekroczyliśmy kiedyś tam 1000 samochodów, tak? Tak, tak, tak. Już wtedy była taka gazeta GT i z tam z chłopakami, no z Pawłem i jakieś tam artykuły dla nich coś tam szykowałem. Też do tego były sytuacje tego typu, że z TED w operacji w czasie tuningu działaliśmy. No i z Wiesławskim również robiliśmy samochód dla wtedy prezesa Intercarsu Subaru. No także dużo się działo, ale w każdym razie co do tego Fiata 126P, to był niebieski, miał szyberdach, miał centralny zamek. Szyberdach był w maluchu? A był uchylany, tak, taki ten, no był. Ale jak tylko go kupiłem, to... Po tygodniu już miał wyciągnięty ten resor, uklepany, żeby siedział niżej. Były felgi wsadzone od E20, no tak, od tego, od rekina, od BM-ki. To były 13 wsadzone wtedy, stalowe. No, ja się tylko zapytam, to był ten maluch, co na czołówkę nim poszedłeś, czy tak, to nie był ten? Tak, to był ten maluch. I zakończył się może to, opowiedz że... o tym, bo to no bardzo ciekawa sytuacja. No generalnie maluchem, jak się jeździło wtedy, to się jechało tak, żeby go rozpędzić, ale nie hamować. Generalnie było mniej samochodów. Mniej samochodów, że tak powiem, inwencja twórcza w głowie była taka, że co to jest za problem lecieć slalomem między tam na trzech pasach, między samochodami, no przecież w filmie taksi przecież też to tak było robili. Na tej ulicy. Nie na tej, zjeżdżaliśmy z niej, i zjeżdżałem z takiej dwupasmówki, jeszcze na łuku kogoś tam wyprzedziłem, no i później był taki wyjazdowy pas na gówno, gdzie wbijasz, a stwierdziłem, że jadą za wolno, więc jeszcze jeden pas przeleciałem, a tam pani jechała korsą i... Stało się coś poważnego poza tym, że maluch został. Nie, nic się nie stało, właśnie głupiło szczęście. No wtedy to jakoś takie fuksy były, że człowiek nie działo. Bardziej mi żal było tej pani, bo ona była rozczęsiona, a ja nie wiem, naprawił jakiś blacharz zdolny ten samochód, bo ja go sprzedałem i był o 4 czy 5 cm krótszy od normalnego. Tak. Ale super, na tylnych siedzeniach był ten, całe tylne siedzenie były w głośnikach, grubo. A jakiś taki najpoważniejszy dzwon, poza tym właśnie za starami kasika? Najpoważniejszy dzwon, BMW 1 chyba, no. Aha. To był właśnie też gdzieś tam listopad, grudzień, którą wziąłem w rozliczenie, tam miałem A5 i wziąłem od kogoś w rozliczenie i dosłownie tydzień chyba ją miałem, czy dwa. I faceta przede mną, jakiegoś tam starszego pana, jechał 124 znowu z Mercedesem. Wyprzedził ktoś i to była ciemno, że tak powiem, droga była cała z lewej, z prawej strony, przy drodze stały drzewa, jak to takie boczne drogi, no i pana wyprzedził ktoś, pan wystraszył się, uderzył w drzewo, tego nieszczęśliwie go wybiło na środek, a ja chciałem jeszcze tego pana wyprzedzać, no i trafiłem centralnie mu w bogi, się połamałem mu obie nogi i tak dalej, nie? Jemu, ale to nie była moja wina, nie, mi się nic nie stało, ja nie miałem pasów zapiętych, poduszki wybuchły, to pamiętam, jak do dzisiaj miałem poparzone ręce, ale poduszka nawet mnie nie dotknęła, żadna, a wszystkie wybuchły. I mówią, że tak... Ja też mówię, ostatnio nawet mówiłem właśnie na jednym ze swoich odcinków, że... Tak zgiąłem generalnie kierownicę trochę, nie? No bo znaczy, że tak się... nie wywszedłem, no. Tak. Kuba rozbił
BMW serii 1, a ty, Krzychu, co robiłeś? Ja myślę, że taki największy wypadek, ale też w sumie wyszedłem z niego bez szwanku. Miałem pasy zapięte, to był Passat B5, dokładnie. I też to nie była moja wina, bo był na lewym pasie korek, stało auto przy aucie i stała karetka, która z podporządkowanej wypuściła panią, pokazując jej światłami i rękami, że ma wyjeżdżać. Nie spojrzeli, że na lewym, znaczy dla nich lewym pasie leci rozpędzony Passat. I wyjechała mi tą Fiestą prosto, no prosto, nie chciałem powiedzieć brzydko, ale wiadomo, prosto pod samochód. I teraz, no ja jakby widząc, że będę uderzał w starą Fiestę tym Passatem tak rozpędzony, to wiedziałem, że będzie z tego krzywda na pewno, więc uciekłem na prawy pobocze. Zgarnąłem znak drogowy i tam stała Fiat, nie Florino, tylko taki ten sedan Fiata. Nie pamiętam. Jakieś takie Fiaty Stilo, Tipo, coś takiego, no nieważne, w każdym razie stał Fiat i przed nim stał Land Rover. No, znaczy się, wiesz co, był nowy się okazało później, bo miał 1000 kilometrów zrobione, więc jak mu hukłem... To Fiat Milafiori taki. Coś takiego, no jak mu hukłem, to generalnie wbiłem się tak w jego bagażnik, że się dach złamał. On się wbił w Land Rovera, w Land Roverze nie szło tylnie drzwi otworzyć. A pani ze strachu, która i tak narożnikiem ją trafiłem w przód, to ze strachu nie zapomniała wyprostować koła i uderzyła w Volvo, które stało na przeciwległym pasie, więc jakby... To była katastrofa lotnicza. Jak ja wyszedłem z tego samochodu, to mówię, jakby nie wierzę, co się tutaj stało. Zrobił się spęd ludzi, wszystko. Ogólnie nikomu, bo te auta były puste na szczęście. Pamiętam jak dziś krzyk pani, która zobaczyła tego Fiata i krzyczała na całą ulicę, że oni świeżo kupili całe auto. Słuchajcie, był taką miazgą ten samochód, że ciężko było rozpoznać, co to ja się dowiedziałem, co to jest za auto, dopiero jak oni krzyczeli, nie? To była dla nich tragedia, to był dramat, zgadza się. No ja nic nie mogłem zrobić, myślę, że i tak dużo zrobiłem, że uratowałem tą panią w tej Fieście. No a tak to, no, no to był szczał, gong. I muszę powiedzieć, że Passat z tego wyszedł naprawdę bardzo dobrze, B5. Naprawdę przy tej prędkości, przy takim huknięciu, no było spoko, nie? Przygoda z motoryzacją wasza dość długa. Dużo jeździcie, mieliście dużo aut, najwyższy mandat? Zabranie prawa jazdy. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dobre, to jest dobre, co teraz... No, Krzysztof? Cztery. Cztery razy miałeś zabrane prawo jazdy? Punkty lub prędkość, tak. No niestety, jestem kierowcą, który jeździ szybko. Dzisiaj jest trochę inaczej, u mnie to wygląda, jeżdżę dużo rozważniej. W miejscach, gdzie widzę, że jest to niebezpieczne, po prostu już nie jeżdżę szybko. Kiedyś brak wyobraźni powodował, że człowiek w głupich sytuacjach, w głupich miejscach jechał zbyt szybko. Jakby nie podlega to dyskusji. Dzisiaj jest inaczej. Natomiast jak wyjeżdżam w trasę, jadę do Warszawy autostradą, czy jest jakaś dwu-trzy pasmówka, to nie będę ukrywał, wykorzystuję pełne możliwości swojego samochodu. Lubię prędkość. Ja od 10 roku życia byłem wsadzony w gokarda. Jeździłem po to, że dużo jeżdżę do dzisiaj zresztą. Auto, które sobie teraz tam szykuję, chcę wziąć na tor, na Super OS, na Track Day'e. No, S4, Audi S4. Na razie jeszcze je cały czas dopracowujemy, żeby to chodziło tak, jak chciałbym, żeby to chodziło. Żeby tego było mało, no latam samolotem, tak? Jestem pilotem i cały czas ta prędkość gdzieś mnie świeżbi. Myślałem, czy zrobić na przykład helikopter, czy samolot, to jednak samolot mi przekonał prędkościami. Więc ja potrzebuję cały czas adrenaliny motoryzacyjnej, prędkości... Latam Tecnamem, znaczy ja latam różnymi, latam Piperem, Tecnamem, Cessną mogę latać. Ja mogę latać wszystkimi samolotami do 5,5 tony wagi jednosilnikowymi, tłokowymi. Także tych samolotów jest bardzo dużo do wyboru. Więc jakby cały czas mnie to gdzieś tam świeżbi. Natomiast no, głowa już jest troszeczkę doroślejsza i no, jednak uważam na to, żeby już tego prawo jazdy po raz kolejny nie stracić przede wszystkim. No i też, żeby to robić w miejscach, gdzie jednak no, jest to bezpieczne. Jak jechać szybko, to na takiej S11, gdzie jest dwupasmówka, no mówmy sobie, bardziej sobie sam zrobię krzywdę niż komuś. Nie? Ale czekaj, jak ci zabiorą prawo jazdy, to tracisz licencję pilota, czy nie? Nie, nie ma to związku żadnego, na szczęście. Natomiast straciłem prawo jazdy w momencie, kiedy licencji jeszcze nie miałem, także nie było tutaj związku. Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, jak pożyczyłem od kolegi, nie wiem, to był 2000, może 5, 6 Leona w FRK, jechałem na wesele gdzieś nad morze, chyba do Ustki. No i tak była taka droga w dół i później pod górkę, na samym dole były światła i stał sobie rząd samochodów, no i stwierdziłem, że zrobiło się zielone, no to widzę pod górkę, że tam nikogo nie ma, no to wyprzedziłem i jakieś trzy miejscowości dalej widzę, jak jakiś Mondeo się zbliża i tak mnie zaciekawiło, że miał takie białe coś na tym, oczywiście to była czapka,
No i wtedy dostałem 24 punkty i 1000 zł. Bo tam zliczali sobie z tej kamery i wszystko. Najpierw powiedzieli 25, że zabierają prawo jazdy, ale stwierdzili, że nie, nie, jednak 24, bo tutaj jest tak i tak, bo tam podwójna ciągła, pasy, rząd samochodów na światłach, wyprzedzanie. Nazbierało się. Ale to wtedy była, wiesz, ułańska fantazja. A później straciłem prawo jazdy. Jak straciłeś prawo jazdy? Tak, straciłem prawo jazdy za ilość punktów, jak stwierdziłem, że spełniłem swoje marzenie, że kupiłem Porsche 911 Turbo 997 i tak zawsze, wiesz, kiedyś za młodego oglądało się Młode Wilki, jak tam, wiesz, ten czarny jeździł 911, no oczywiście była starsza, bo tam miał 993 chyba, o ile dobrze pamiętam. No i pojechałem sobie na tydzień na wakacje do Sopotu i po drodze wyprzedziłem też radiowóz. Nie dojechałeś z prawem jazdy do Sopotu? Nie, ale to było tak, że miałem zdać je po jakimś czasie, więc jeszcze mogłem śmiało jechać do Sopotu i wrócić. Jeszcze chwilę ich poprzeciągać, a później zdałem prawo jazdy za pierwszym razem. Za pierwszym? No widzisz, a jak ja zdawałem, to za drugim, nie? Znaczy, bo ja za pierwszym razem zdałem jako pierwsze prawo jazdy i później mi zabrali. Ja po prostu wsiadłem do tego samochodu, pojechałem po swojemu i jakby... nie, pan powiedział, nie, nie, ty się musisz skupić na tej jeździe. No teraz to, to wiesz, jeżdżę... Tak naprawdę, jak jechaliśmy ostatnio nawet do Warszawy na nagrania, no, to kiedy się spotkaliśmy właściwie, no, nawet w zeszłym tygodniu, no to była taka sytuacja, że jechał przed nami człowiek chyba Tuaregiem, nie? Tak, Tuareg. No szalał, wariat i wszystko. My jechaliśmy swoje, tam 130, 100 trochę więcej i tak dalej. No powiedzmy, tak, tak. Oczywiście według przepisów i cały czas byliśmy za nim. Dokładnie. A on prawym, lewym, mrugał wszystkim i tak dalej. Człowiek się uczy w końcu, nie? W dzisiejszych czasach już to tak naprawdę nie, ile tego czasu zyskasz na trasie? 5 minut? 10? Wiadomo, że jak już lecisz tam jakąś większą trasę, jest pusto. A to są setki kilometrów. To, tak, tak. No, tak, dokładnie. To możesz ileś tam urwać, ale tak, to nie ma sensu. Poza tym to jest męczarnia taka, wiesz, trasa na zasadzie cały czas zapieprzania i dojeżdżasz na miejsce i zamiast być, wiesz, w komfortowych warunkach, to ty jesteś bardziej spięty i zmęczony niż jakbyś walnął, nie wiem, z 1000 km z Włoch, nie? Prawo jazdy kategorii B, u Krzyśka licencja pilota. Czy macie jeszcze jakieś uprawnienia do jazdy, do poruszania się jakimiś innymi pojazdami, nie wiem, motocyklem? No ja jeżdżę Harley'ami jeszcze, nie? Okej, okay. Ja jeżdżę Harley'ami, kiedyś za czasów jeszcze z Krzycha bratem Andrzejem to jeździliśmy sportowymi motorami i wszystko. A taka pełna klasyka, jakiś tam Fatbob czy V-Rod też? V-Rod jest oczywiście jeden, bo to było zawsze też moje marzenie, to znaczy dokładnie Nightrod, bo cały czarny musiał być koniecznie. I jeszcze Softail Deluxe, okay, zrobiony na taki meksykański trochę styl. I klasyka i nowoczesność. Dokładnie tak. I tu robimy stop. Dalsza część kursu za tydzień, a w nim... Nissan GT-R. Dla mnie to auto nie jest warte tych pieniędzy. Aha. Na pewno. Poduszkę sobie podłożyłem sam i do tego jechałem w czterech, żeby było lepiej. Dzieciaki inne ze mną wsiady. Tak, uważam, że elektryki są złem ze względu na to, że... Odpowiedź dlaczego? Już za kilka dni. Warto poczekać. Do zobaczenia.